Anna Pielińska, Konstanty Pieliński i Ignacy Pieliński. Kostusiu, proszę. Na mojej fladze jest pomarańczowe słońce na niebieskiej, na niebieskim tle, a na słońcu jest orzeł z żółtą koroną, który trzyma gałązkę oliwki. Oliwną. Oliwną. Okej, co to znaczy? To znaczy, że słońce znaczy, mi się kojarzy z współpracą, orzeł z wolnością i gałązka spokojem. Ja mam dom na czerwono-białym tle. Dom mi się kojarzy właśnie ze spokojem i właśnie na tym domie mam buźkę czarną, która mi się właśnie też kojarzy ze spokojem, z wolnością, bezpieczeństwem. Na fladze są ludzie, ludziki, takie sylwetki ludzików z różnokolorowymi główkami, czyli to jest ten symbol różnorodności, współpracy. Ludziki się trzymają za ręce, a wszystko jest na zielonym tle. Nadzieja, że tak będzie w Polsce i na świecie. No, dla mnie wolność to jest dialog, współpraca, kompromis, ale przede wszystkim dialog i współpraca. Ten kompromis w tle, ale bardzo ważny, i to jest dla mnie symbol wolności. Bez tego nie ma wolności, dla mnie przynajmniej. Żeby przedstawiać, że jest się na przykład innym krajem, że ma się inne prawa, no i tym podobne. No i że ten kraj w ogóle istnieje. A dla mnie to jest symbol państwa, symbol tego, co to państwo sobą reprezentuje, i właśnie chciałabym, żeby to państwo nasze tak to reprezentowało, co ja zaprezentowałam.